Został przedłużony ten dodatkowy nabór dla osób, które są zainteresowane zasobami mieszkaniowymi budowanymi w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Ten budynek już powstaje, jest wykańczany. On budowany jest na ulicy Podmiejskiej. Wszystkie szczegóły dotyczące zarówno metraży, jak i dostępnych lokali, te wszystkie informacje oraz wnioski dostępne są w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1. To jest parter. Urzędnicy bardzo chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, oczywiście też rozwieją wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawiać. Co ważne, o takie mieszkanie aplikować może osoba, która przede wszystkim nie posiada tytułu prawnego do innej nieruchomości na terenie miasta Bełchatowa, a także wniesie własny wkład, czyli będzie partycypować w kosztach budowy tego mieszkania, to jest około 20% wartości mieszkania. Ważną informacją jest również to, że w przypadku mieszkań budowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, osoba, która mieszka w tym lokalu, ona będzie mogła dojść do tytułu własności tego mieszkania, czyli tak naprawdę stać się właścicielem po spełnieniu określonych warunków tej nieruchomości, tego mieszkania. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do tego, by do 24 aplikowali, by dowiadywali się, jak wygląda sytuacja, jakie trzeba spełnić kryterium, chociażby dochodowe, bo to też jest jeden z wymogów, by móc ubiegać się o takie mieszkanie właśnie w Wydziale Lokalowym. Również na stronie miejskiej oficjalnej stronie internetowej znajdują się informacje i wszystkie potrzebne dokumenty, zarówno te, z którymi można się zapoznać, przeczytać, jak i te, które należy wypełnić i odesłać.